Gram na fortepianie, trąbce, akordeonie i śpiewam. Jesienne chmury, znów pędzi wiatr w dalekie strony, daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, żółte kolory zamienił czas. Przygoda z muzyką zaczęła się wtedy, kiedy miałem już lat 4. Zacząłem już wtedy coś śpiewać, piosenki różne. Rodzice już o tym wiedzieli i no, bardzo się z tego powodu ucieszyli, że Daniel już jako mały chłopiec już śpiewa coś. Grałem w takich organach, te organy nazywały się student. Takie stare to były organy, ale to już wcześniej już zacząłem, można powiedzieć, brzdąkać coś, nie? To, że już coś grałem. Można tak powiedzieć, bardziej wówczas nie grałem, a bawiłem się muzyką. I rodzice no, myśleli, co tutaj zrobić, żeby mógł się kształcić w dziedzinie muzyki. I pomyśleli wtedy, żeby mógł pójść tutaj do szkoły muzycznej. Jak słyszę jazz, to jest wtedy... świat wtedy staje się taki bardziej kolorowy, mi się wydaje, że słysząc jazz, utwory stają się takie bardziej żywe, radosne. Ogólnie jazz daje taką radość. Kiedy skończyłem pierwszy stopień fortepianu, to moi nauczyciele, którzy uczyli mnie fortepianu, zdecydowali, że może byś, Daniel, zmienił instrument. A dlaczego? Bo jako osoba niewidoma uczyłem się ze słuchu. Nie miałem nut w alfabecie Braille'a, a utwory, które grał mój nauczyciel w fortepianu jeszcze, to mi grał utwór, a ja sobie go rejestrowałem na dyktafonie. I w taki sposób, odsłuchując ten utwór, który nauczyciel grał, zapamiętywałem to, co grał i na takiej zasadzie uczyłem się utworów ze słuchu. Taką najważniejszą nagrodą dla mnie jest stypendium prezesa Rady Ministrów. To jest też ważne stypendium, które udało mi się osiągnąć w dziedzinie muzyki. Również nagroda marszałka województwa, najlepszy z najlepszych. Również główna nagroda w Turku, burmistrza miasta Turku. I wiele innych nagród. Niestety jakoś nie lubiłem grać tak, jak się powinno grać w muzyce klasycznej. Bardziej lubiłem coś dodać od siebie w tej muzyce. I nauczyciele powiedzieli, że
pianistą jako takim właśnie nie będziesz. Właśnie to mieli na myśli, że sobie poradzisz w innej dziedzinie muzyki. I zasugerowali mi, żebym poszedł na trąbkę. I przechodząc obok jakiejś sali, właśnie w szkole muzycznej, usłyszałem wtedy dźwięk trąbki. I sobie tak pomyślałem wtedy, no trąbka może akurat będzie to moim, będzie tym moim instrumentem. Piosenka ma dla mnie duże, a nawet bardzo duże znaczenie, ponieważ w piosence można odnaleźć wszystko. Można odnaleźć wrażliwość na drugiego człowieka, wrażliwość, ogólnie wrażliwość można odnaleźć w tekstach piosenki. Można odnaleźć również miłość w piosenkach, jak w większości utworów. Dobro, zło. Tekstów piosenek nie udało mi się tak samemu napisać. Muzykę jakoś łatwiej wychodzi mi komponować. Jakoś moim zdaniem nie miałbym nawet o czym napisać. Udało mi się nagrać własnym sumptem płytę demo właśnie z twórczością, tekstami właśnie Marcina Urbana, poety. Są na niej trzy utwory. Gram w tych utworach na trąbce, fortepianie i również śpiewam. Mogę wymienić tytuły tych utworów. Z nadzieją na lepsze jutro, barwy marzeń i nuty uczuć. Wydaje mi się, że gdyby udało mi się nagrać taką własną płytę, myślę, że to byłaby dla mnie satysfakcja, że jednak osoba niewidoma jednak radzi sobie w życiu, że jednak umie się odnaleźć w świecie ludzi widzących. Kiedy gram codziennie hejnał o godzinie 12, czuję taką satysfakcję, a zarazem dumę, że taka osoba jak ja, która jest niewidoma i w jakimś sensie jest ograniczoną osobą, to czuję się z tego powodu dumny, że miasto potrzebuje również i takich osób jak ja, bo równie dobrze na moje miejsce mogłoby się znaleźć kilka innych kandydatów, którzy by chcieli grać na moje miejsce. Jakie dźwięki lubię najbardziej? To wszystkie dźwięki lubię. Dźwięk przyrody, na przykład lubię dźwięk śpiew ptaków, szum wiatru, liście. Jak wiatr drzewami kołysze, tak jak liście, taki wielki szum po prostu liści, dźwięk ptaków. Ogólnie dźwięk przyrody lubię. Dźwięki natury są, nie są dla mnie obce. W moim przypadku pojęcie brzydki, ładny to jest względne. Po prostu jakby nie ma dla mnie osoby brzydkiej.
Dla mnie każda osoba jest ładna. Jeśli głos jest ciepły, miły, sympatyczny, serdeczny, to głos, to i ta osoba jest dla mnie też ładna. I piękna, można powiedzieć. Dotyk jest moimi oczyma. A dlaczego? Ponieważ przez dotyk mogę określić różnego rodzaju przedmioty czy kształty. To prawda, nie jestem w stanie zobaczyć słońca, bo praktycznie słońca nie da się zobaczyć, bo słońce, jak wiemy, po prostu strasznie razi, jak mocno świeci, a ja mogę patrzeć na słońce. W tym sensie, że mnie też razi, ale nie aż tak bardzo jak osobę widzącą. Czyli nie widząc światła słonecznego, jestem w stanie je wyczuć za pomocą ciepła. Codzienności szara ściana, więc entuzjazm w deficycie. Syzyfowa trwa wspinaczka, wypełniając sobą życie. Skąd brać ciągle nowe siły, by rozbudzać zapał w sobie? Gdybym widział, to bym na pewno chciał narysować swoich bliskich, swoją rodzinę i również innych ludzi i cały świat. Gdybym umiał, gdyby mi się udało, to bym też chciał narysować. A co bym zrobił? Mi się wydaje, że bym się tylko cieszył z tego, że widzę. Że to byłaby dla mnie wielka radość z tego powodu, że odzyskałem wzrok, że udało się, że przejrzałem. Jesienne chmury, znów pędzi wiatr w dalekie strony, daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, żółte kolory zamienił czas. Dalekie ścieżki, po których ja błądziłem kiedyś po koni dnia. I kwiaty, które witały nas, żółte kolory zamienił. Szeroką plażę i morza brzeg zakryje wkrótce głęboki śnieg.